Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie, z tej strony Alan Cyprysiak, wasz ulubiony YouTuber. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o moim udziale w Szansie na Sukces. Szansa. Tak, bo jeżeli myśleliście, że byłem tylko w dwóch programach Talent Show, to grubo się mylicie, byłem wszędzie i prawdopodobnie już niedługo znajdę się w waszej lodówce. Kolejna opowieść moich przygód w Talent Show z cyklu Próbowanie osiągnięcia czegoś w showbiznesie. Jest to właśnie szansa na sukces. Jeżeli chodzi o szansę, to śmieszna historia z tego wynikła. Prawdopodobnie będziecie tak samo się śmiać jak ja. Ja bardzo chciałem dostać się na Eurowizję i coś mi się w tej głowie uroiło, że jeżeli chodzi o tę szansę na sukces, to właśnie ta szansa, ta edycja szansy jest szansą eurowizyjną, że jeżeli ktoś się dostanie do finału, no to potem w tym finałowym odcinku będzie mógł powalczyć o swoje miejsce w roli reprezentanta naszego kraju na tym konkursie cudownym, kolorowym, pięknym, na którym kiedyś się znajdę, mówię wam. W każdym razie, tak sobie poszedłem na casting i pamiętam, jeszcze wziąłem sobie konsolkę, bo czekałem tam chyba 4 albo 5 godzin, grałem sobie w Stardew Valley. No i jakoś tak mi umknęło, że ja nie byłem na castingu do Szansy na Sukces Eurowizja, tylko byłem na castingu do Szansy na Sukces Opole 2020. No ale dobra, zorientowałem się w momencie, kiedy już po 3 dniach nieodbierania maili nagle zobaczyłem, że jednak się do tej Szansy na Sukces dostałem i dostałem się do odcinku z Izabelą Trojanowską. Chyba w skłodzie się tak uśmiecham. Ja w ogóle wcześniej znałem szczątkowo tylko kilka piosenek Izabeli Trojanowskiej, ale okazało się, pani Izabelo, oczywiście z sympatią, ja sobie tutaj w tym odcinku postanowiłem uroić w mojej głowie, że będę imitował francuski akcent, dlatego tak robię, ale bardzo panią kocham, jest pani cudowna. W każdym razie, musiałem się poznać ze wszystkimi, pora poznać piosenki pani Izabeli Trojanowskiej. No i były tam między innymi brylanty, szmaragdy, to już nie pamiętam, w każdym razie było tam na pewno wszystko, czego dziś chcę, pamiętaj o tym, polecieć chcę, tam i z powrotem, co tam jeszcze było? Usta, usta, ciągle spragnione, tarararararararara, karmazynowa noc. No i z tą karmazynową nocą, zobaczycie, będzie jadka za chwilę. Było jeszcze kilka innych różnych piosenek, których już tak naprawdę nie pamiętam i zajrzę po prostu potem, jak będę montował ten film i sobie tutaj dam albo tutaj tę listę kawałków, które będziecie mogli sobie zobaczyć, potem sobie ewentualnie przesłuchacie. No i jeżeli chodzi o szansę na sukces, jest o tyle fajna sprawa, że pomimo tego, że uczymy się 7 kawałków, a śpiewamy jeden, to tekst każdego kawałka wyświetla się przed wami w trakcie występu. Więc nie trzeba się stresować, że zapomnimy tego tekstu, chociaż zawsze lepiej się śpiewa w momencie, kiedy ten tekst już jest w głowie. Ja mam przynajmniej takie wrażenie i też wam polecam to robić, jeżeli macie gdzieś zaśpiewać jakąś piosenkę, to sobie po prostu wkujcie ten tekst na blachę, bo czujemy się wtedy pewniej siebie i możemy skupić swoje zasoby na innych rzeczach w trakcie śpiewania. Na przykład na jakiejś takiej charyzmie scenicznej, która będzie potem lepiej i wyraźniej widoczna. No więc przez okres kilku tygodni prawdopodobnie, albo tydzień, półtora tygodnia, uczyłem się tych utworów i oczywiście jak to mózg mój sobie pomyślał sobie coś takiego. No nie chce mi się uczyć za bardzo wszystkich tych utworów, pouczę się, kilka zrobię tak, wiecie, na fest, a kilka, których mała jest szansa, że je dostanę, to zrobię je sobie tak na 60-70%. Aczkolwiek zrobiłem tak chyba tylko z 2 kawałkami, każdego się wyuczyłem indywidualnie i postarałem się jakąś cząstkę siebie przekazać w tej mojej interpretacji utworu, ponieważ doszedłem do wniosku, że no nie warto pobawić się w karaoke na takiej szansie na sukces, tylko warto pokazać coś od siebie i pamiętajcie, jak idziecie do programu, przynajmniej moim zdaniem warto jest pokazać, że potrafimy z tym utworem coś zrobić na swoją modłę i potrafimy dać do jakiegoś gotowego projektu pierwiastek siebie. Także w momencie, kiedy nadszedł już ten dzień, że trzeba było pojechać do studio i wystąpić w szansie na sukces, weszliśmy do studia i nagle dostaliśmy informację od osoby organizacyjnej albo od jakiegoś reżysera, że
będziemy teraz wszyscy śpiewać te utwory po połowie. Dwie osoby staną na scenie i jedna osoba będzie śpiewała pierwszą połowę piosenki, druga osoba będzie śpiewała drugą połowę piosenki, więc po prostu będziemy tak jakby próbować się w tych piosenkach. Oczywiście ostatecznie każdy zaśpiewał element którejś piosenki, więc mogliśmy tak naprawdę dzięki temu poczuć na scenie, jak mniej więcej się czujemy, kiedy śpiewamy dany utwór. No i ewentualnie wykryć jakieś nieprawidłowości, jeżeli jakiś utwór by nam nie pasował. No co prawda mieliśmy tak naprawdę gówno do powiedzenia, bo to jakby było losowane oficjalnie. A jak było nieoficjalnie, można się tylko domyślać. W każdym razie atmosfera była bardzo fajna, każdy był miły. I w momencie, kiedy już nadszedł ten czas, że przećwiczyliśmy sobie wszystkie piosenki, okazało się, to znaczy wiedzieliśmy już to prawdopodobnie przed próbami, że dwie z osób, które były z nami i ćwiczyły te utwory, nie wystąpią ostatecznie, także że nie ma dla każdego miejsca, że jakby zostanie na podstawie tych prób zrobiona jeszcze selekcja przed samym występem i dwie osoby niestety nie wystąpią, co było trochę średnie. No taka jest formuła programu, my oczywiście o tym na początku nie wiedzieliśmy, ale wyobraźcie sobie, że ktoś na przykład przyjeżdża do Warszawy z Katowic pociągiem i wynajmuje sobie hotel albo cokolwiek, tam chyba rzeczy typu hotel były zwracane, jakieś koszta hotelu. No ale chodzi o czas, a nie ma nic cenniejszego w naszym życiu niż nasz czas. Damn. I'm sorry. W każdym razie okazało się, że dwie osoby nie wystąpiły, dwie chyba bardzo sympatyczne dziewczyny, z tego co pamiętam, i mi się jednak udało wystąpić. I wystąpiłem bardzo szybko, w momencie kiedy zaczęły się nagrania, one szły ciągiem, to nie było tak jak w Voice, że zaczynają się jedne nagrywki, potem jest, nie wiem, 10 minut przerwy, wchodzi kolejna osoba, tylko to wyglądało tak, że jakby longiem był nagrywany ten program, co mi się bardzo podoba, bo nie musieliśmy na nic czekać, przyszliśmy, pośpiewaliśmy sobie trochę, zaczęły się nagrania, potem się skończyły i mieliśmy wszystko z głowy. Bardzo fajna rzecz się też wydarzyła, bo przed samymi próbami spotkałem Żanetę Łabucką, którą możecie pamiętać z 5. edycji The Voice of Poland, mojej edycji, z którą byliśmy przez chwilę nawet razem w drużynie Marka Piekarczyka. Bardzo darzę ją ogromną sympatią, bo jest świetną dziewczyną. Żanetka, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Zaczęły się te nagrywki. No i... W tej chwili mam już wideo, które razem ze mną sobie obejrzycie. No i tutaj gwoli przypomnienia, pamiętajcie, że jeżeli to wszystko, co dzisiaj Wam pokazuję, te moje wypierdy emocjonalne Wam się podobają, to zostawcie łapkę w górę pod filmem, subskrypcję na kanale, komentujcie też, czy Wam się podoba mój występ, czy nie, bo też jakby macie do tego prawo. O, i skomentujcie, no zaraz zobaczycie, ja miałem zupełnie inną fryzurę, teraz też powróciłem do swojego naturalnego koloru, dajcie znać, czy podoba Wam się w takiej wersji, czy w wersji blond, a la Agnieszka Chylińska, trauma z dzieciństwa. Drodzy Państwo, w szansie na sukces teraz Alan Cyprysiak. O, i jak widzicie, to jeszcze był ten moment, kiedy Arthur Nutt was prowadzącym. Artur Orzech, bardzo sympatyczna postać, bardzo, nie znam go tak naprawdę za bardzo osobiście, ale bardzo go jakby darzę sympatią, bo wydaje się fajnym człowiekiem. W każdym razie kontynuujemy, wchodzę, jak widzicie, w tej oto legendarnej bomberce. To nie jest ta bomberka z Voice'a, tamta niestety się rozpadła, śmiercią tragiczną umarła. To się różni tym, że mam tutaj takie a la Cowboy z kosmosu. Takie przeszycia materiałowe. I też postanowiłem się ubrać właśnie dzisiaj w tę bomberkę, bo wiecie, 30 stopni za oknem, walą we mnie lampy, ale fajnie, żeby było fajnie, nie? Dajcie znać. Fajnie jest! Witam Cię, Alanie, bardzo serdecznie w szansie na sukces. Witam, witam wszystkich. Skąd dotarłeś do nas? Skąd pochodzisz? Pochodzę z Płońska, ale od kilku lat mieszkam już w Warszawie. Boże, ja powiem Wam szczerze, że jestem z siebie dumny, że potrafię się w jakiś sposób zaprezentować, mam wrażenie, na tej scenie. Zazwyczaj wyglądam schludnie, ładnie. Oczywiście kwestia estetyki, że Wam się podobają moje utlenione włosy, Agnieszka Chylińska, trauma z dzieciństwa, ale... Jestem zdania, że wyglądałem tam dobrze. W każdym razie taka mała tajemnica. W momencie, kiedy występowałem w szansie na sukces, specjalnie sobie pojechałem do mojej ulubionej pani, żeby mi przefarbowała włosy, ale potem się zorientowaliśmy, że z tyłu coś nie udało się do końca tych włosów przefarbować i prześwitywała przez moje dłuższe włosy taka czarna plama ciemnych, naturalnych moich włosów. Hey YouTube! Down and... This is fucking... No!
tak się troszeczkę wkurzyłem, ale już nie było czasu, żeby to zmieniać. No i poszedłem w takiej formie, ale nie było tego widać, dopóki ktoś się nie przypatrzył. Studia za tobą? Przed tobą? Ojej, kiedy to było? No nie wyglądasz na to, kiedy to było. Bardzo się cieszę, dziękuję. Dobrze się konserwuję. Ale no to gratuluję ci tego. A mogę zapytać? Mogę zapytać, co to były za studia? Zarządzanie. No czyli niespecjalnie związane z muzyką, prawda? No nie, potem skończyłem szkołę muzyczną. Skończyłeś szkołę muzyczną? Tak, moi drodzy, skończyłem szkołę muzyczną drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Warszawie na kierunku wokalno-estradowym. Skończyłem także prywatną szkołę muzyki i tańca Nutka, nawet zostałem w niej o rok dłużej, ponieważ byłem w Płońsku, więc pomyślałem, że będę dalej się kształcił. A studia to było to takie by the way. Którego stopnia? Drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Warszawie na kierunku wokalno-estradowym. Musiałem sobie przypomnieć, okay. Gdzie czyli chodziłem to do szkoły. Się zgadza nasze dzisiejsze spotkanie, bo jest nam bardzo po drodze. Zobaczymy, czy się zgadza. Mam nadzieję, że tak. Słyszałem również, że masz pewne dokonania w internecie. Prowadzę kanał dla dzieci o grach na mobilnych. A czy ty sam... Jeszcze wtedy, moi drodzy, jeżeli chodzi o te gry mobilne, prowadziłem z dealerkiem. Prawdopodobnie kojarzycie go, youtuber, który rozsławił się tym, że robił streamy z różnych gier, chyba głównie z Minecrafta. I przez pewien czas współpracowałem z nimi przy projekcie, bo oni chcieli zrobić taki program W to się gra, kanał na YouTubie, który miał pokazywać właśnie gry mobilne i w ogóle niestety chłopaki się poddali troszeczkę z tym projektem i po jakichś tam paru miesiącach zrezygnowali z stworzenia go, aczkolwiek ja byłem prowadzącym w tym programie i wtedy jeszcze to nie był mój YouTubeowy czas, to miał się za chwilę dopiero zacząć. Też konstruujesz takie gry, czy dopiero zamierzasz? Nie konstruuję, to było takie moje marzenie z dzieciństwa, ale jednak powiedziałem sobie, że będę albo grał, albo śpiewał, albo tworzył gry, albo śpiewał. No i bardziej... No i teraz zostałem influencerem! Nie no, żartuję. Chciałem kiedyś robić grę, ale jak widać nie zrobiłem żadnej... No, czyli jakby twoja obecność w szansie na sukces jest odpowiedzią na moje pytanie. Wybrałeś tę właściwą ścieżkę twoim zdaniem. Tak. Co się okaże oczywiście. Czy właściwa? Zobaczymy. Zobaczymy. Sam jesteś z kimś? Jestem z przyjacielem, Paweł jest tutaj z nami. Witamy serdecznie Pawła w studiu Szansy na sukces. Wiedział, że jest nagrywany. Pozdrowienia jeszcze dla kogoś przed telewizorami. Pozdrawiam moją rodzinę, która mnie bardzo wspiera we wszystkim. Pozdrawiam moich przyjaciół. Tak. I już. I już. Przystępuję zatem do losowania piosenki dla ciebie. Boję się. Nie bój się. To przyjazny program i fajne piosenki. Numer 6. Ja tak czekałem, co oni tam wyciągną, ale miałem nadzieję. Wow. Karmazynowa noc. Ja po prostu w momencie, kiedy uczyłem się tych wszystkich piosenek, o których wam wspominałem wcześniej, mówiłem sobie, kurwa, oby tylko nie karmazynowa noc, bo ona była tam... Nadworny kapłan daje do uczty znak. Nadworny ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Chodzi o ten dźwięk konkretny. To było G. I ja byłem po chorobie, znowu jakieś tam zapalenie krtani, czy jakaś tam infekcja mi się wdarła. I ja nie czułem się na siłach, że chcę do takich wysokich dźwięków po prostu dochodzić. I mówię, dobra, mam nadzieję, że ta karmazynowa noc tak obejdzie mnie troszeczkę. Aczkolwiek nie obeszła i w momencie, kiedy ja już tam te małe literki przeczytałem z daleka, on jeszcze nie powiedział, jaka to jest piosenka, a ja mówię, kurwa, karmazynowa noc, nie! Ale wyszło ostatecznie, zobaczycie, jak wyszło. Przyda się, dziękuję. Ale ucieszyłeś się bardzo. No, to będzie, zmierzę się z tą piosenką, bo jest wymagająca. Tak, ucieszyłem się, na pewno. No ja myślę, że życie generalnie polega na tym, żeby się z nim zmierzyć, także z tą piosenką zobaczymy. Też będzie dobrze. Będzie jak dobrze. Wybrnę. Fragment, gdy śpiewa nasza bohaterka dzisiejsza, Iza Trojanowska. I wiecie, fajne jest coś takiego, że możesz właśnie na swoją modłę interpretować dany utwór. W ogóle polecam zagłębić się w jej dyskografię, ponieważ naprawdę to są świetne utwory. Ja sobie nawet nie zdawałem sprawy, że pani Izabela Trojanowska ma taką bogatą i tak dobrą dźwiękowo historię. Ciekawy sposób interpretacji rocka, ponieważ chodzi o to, że całe te instrumentarium zazwyczaj było takie, wiecie, drapieżne, a pani Izabela ma wokal taki subtelny. Dodawała jeszcze dużo swojej interpretacji w tych utworach, przez co to
stworzyło taką bardzo ciekawą mieszankę. Ja w ogóle poszedłem się na sukces. Cały czas słuchałem po prostu piosenek pani Izabeli Trojanowskiej i w ogóle moja przyjaciółka śpiewała u niej w chórkach czasem, więc miałem nadzieję, że mi tam załatwi jakieś joby. Będę sobie z panią Izabelą, wiecie, śpiewał w chórkach, ale jeszcze do tego nie doszło. Mam nadzieję, że pani Izabela to obejrzy i powie: Boże, zapomniałam o tym Alanie, jaki on jest cudowny, biorę go. To był Kraków, rok 1996 i koncert... W Łęgu. Chcę inaczej, tak był tak, zatytułowany. Koncert tak? Chcę inaczej. No i oczywiście wierna publiczność, cała ich masa tam była zgromadzona. Podobnie pewnie jak dzisiaj przed telewizorami. Fragment przypomniany, pytanie o rodzaj podkładu, profesjonalny czy z linią melodyczną? Profesjonalny. Profesjonalny. Nie no, ale wiecie, że jak byłem mały i oglądałem Szansę na sukces, to zawsze zastanawiałem się, o co chodzi, profesjonalne albo z linią melodyczną. I potem się okazało oczywiście, że linia melodyczna to jest melodia wokalu po prostu przygrywana takim a la pianinowym soundem. I jeżeli chodzi o to, dlaczego w ogóle w tego typu programach można użyć takich podkładów, chodzi o to, że na przykład, już nie będę mówił konkretnie o osobie, która występowała w moim odcinku, ale zdarzają się osoby, które nie mają tak dobrego słuchu, mają problem z tym słuchem i w momencie, kiedy nie słyszą tej melodii wokalu, zaczynają gubić się w piosence, zaczynają nie wchodzić w momencie, kiedy mają wejść, zaczynają schodzić z tonacji, także wygląda to następująco. Ja wybrałem oczywiście teśmę profesjonalną, z racji tego, że jestem profesjonalistą. Państwo słyszeli. Karmazynowa noc w szansie na sukces. Karmazynowa noc. Lubię ten moment, jak wchodzę na scenę w takich programach i to jest taka adrenalinka. W karmazynowym dworze tysiąca sal, tysiąca luster, stopiony błysk. Sam wielki książę dzisiaj wydaje bal dla gości, których nie wierzy nikt. Falują krynoliny lekkie jak ptak, mankiety koszul błyszczą jak śnieg. Nadworny kapłan daje do uczty znak i już do biegu zrywają się. Nie wiem, czy zauważyliście różnicę pomiędzy oryginałem, jeżeli znacie, a pomiędzy tym, co zaprezentowałem, ale ja postanowiłem tę piosenkę zmienić w taki sposób, iż z racji, że pani Izabela robiła to bardziej subtelnie, jakby opowiadała o tym, co się tam dzieje, to ja chciałem zrobić to bardziej z pompą, nabudować ten dźwięk, żeby on był taki bardziej podparty, żeby był bardziej dźwięczny i bardziej męski dzięki temu, bo jakbym zrobił nadworny kapłan daje do uczty znak, to by pomyśleli, że się najadłem jakichś grzybów. Wydaje mi się, że to było dobre posunięcie, bo to w moim przypadku zabrzmiało bardzo dobrze. I jak zauważyliście, ja zamiast na 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 postanowiłem wtedy robić to bardziej na 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 na, żeby po prostu przeciągnąć ten sam dźwięk, który był wcześniej i w jednym momencie dać tak symbolicznie tę górkę, żeby się za bardzo jakoś tam nie przemęczać. Małe distortion. Lada jak husa, twarz pod zasłony, co tylko czeka, żeby wysunąć kły. Korowód przeraźliwy sunie do wrót, łakomych monstrów, gorszych niż gest. Jest to sfera tu Macbeth, piratów stół i Baskervillów szalony pies. Nie wiem, czy zauważyliście to, ale chciałem też jakby swoją aparycją pokazać, że dzieje się jakaś tajemnica. Chciałem, żeby ten wzrok był taki skupiony i żeby widać było, że ja się jakby troszeczkę zaczajam na to wszystko, że tam się coś dziwnego dzieje i że jednocześnie mam taką pozę, jakbym miał zaraz po prostu wyskoczyć z tej sceny na kogoś. Chciałem, żeby było troszeczkę takiej łagodnej, aczkolwiek drapieżności. Cesarze i wodzowie podnoszą pisk, że także na nich przyszedł już czas. I płyną, płyną, płyną ławą przez drzwi, żeby nareszcie gdzieś dopaść nas. Usta, usta, ciągle spragnione nektaru najsłodszego z bielutkich szyj. Blada jak usta, twarz spod zasłony, co tylko czeka, żeby wysunąć kły. Yeah!
Ja uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry wykon. Nieśmiało się przyznam do tego i to jest jeden z moich lepszych występów w talent show. Aczkolwiek, tam jeszcze był taki moment instrumentalu i chyba ucięli jeszcze jedną powtórkę refrenu. Ale rozumiem to, ponieważ w tej przerwie ja miałem taką przestrzeń do tego, żeby tam jakoś poczarować tym głosem, porobić jakieś fajne, nie wiem, riffy. No po prostu mogłem poskakać po tych dźwiękach i dodać coś od siebie, czego po prostu w oryginale nie było, a nie zrobiłem tego, byłem tak sfokusowany po prostu na zadaniu, że jakoś tak wypadło mi z głowy i przetańczyłem albo przestałem ten moment, więc oni go wycięli, tylko na końcu zrobiłem takie usta, usta, nie? Coś w tym stylu. A mogłem zrobić mogłem zrobić coś po prostu bardziej, wiecie, ambitnego. Moi drodzy, ostatecznie ja mówię na to tak, że ja zająłem drugie miejsce. W szansie na sukces jest pierwsze miejsce, pierwsze wyróżnienie i drugie wyróżnienie. I ja zająłem pierwsze wyróżnienie, więc potraktowałem to jako drugie miejsce, bo lepiej się z tym czuję, nawet myśląc o tym, że to jest miejsce drugie, bo to jest zaraz po pierwszym miejscu. W każdym razie wygrała Żaneta Łabucka, której oczywiście gratuluję i naprawdę świetnie zaśpiewała. Pani Izabela powiedziała do mnie po samym już występie i po zakończeniu nagrywek, że tak jej się podobało to, jak zaśpiewałem. Szczęści zespołu też się tak podobało, że chcieli mi dać to pierwsze miejsce, ale jednak ktoś powiedział, że Żaneta też była dobra i ostatecznie wybrano Żanetę, a ja zająłem pierwsze wyróżnienie. Także tak to się skończyło. Niestety tam był też COVID i Teopole odwołano. To był taki niefartowny z jednej strony rok, jeżeli chodzi o jakieś wydarzenia masowe. No i nie wiem, czy to jakoś się pociągnęło, czy wygrany tych odcinków wystąpił potem ostatecznie na Opolu. Już tego szczerze mówiąc nie pamiętam. W każdym razie ja bardzo wspominam fajnie szansę na sukces. Każdy, kto tam był i każdy, kto obsługiwał to całe, że tak powiem, przedsięwzięcie, był bardzo miły, był naprawdę cudownie. To jest chyba jedna z najlepszych moich przygód w programach typu Talent Show. Ja naprawdę bardzo miło to wspominam, tym bardziej, że poznałem świetnych ludzi, z niektórymi mam kontakt aż do dziś, także naprawdę super przygoda. Polecam szansę na sukces i jeżeli boicie się, że coś wam się wydarzy, że ktoś was na przykład w jakiś sposób obrazi, to tu raczej coś takiego nie powinno mieć miejsca. Jedyne, co się może stać, to jeżeli wam się nie uda po prostu wasz występ, no to po prostu kompromitujecie się przed całą Polską! Nie no, żartujesz, tak źle pewnie nie będzie. W każdym razie super, wspierająca ekipa, wspierający ludzie, wszyscy wrażliwi, tacy fajni i same pozytywy, moi drodzy. A co wy sądzicie o tym moim występie? Dajcie oczywiście znać w komentarzach, jeżeli ten film wam się podobał. Łapka w górę, subskrypcja na kanale, a ja radzę wam, żebyście zapisali sobie playlistę moje występy w Talent Show do ulubionych, bo to jeszcze nie jest koniec. Było jeszcze parę występów, o których nie wspomniałem. Oczywiście nie w porządku chronologicznym, aczkolwiek pomyślałem, że w tym momencie najfajniej będzie opowiedzieć właśnie o szansie na sukces. To by było na tyle. Ja nazywam się Alan Cyprysiak i jestem twoim ulubionym youtuberem. Do zobaczenia wkrótce. Sure,